spotykamy się w Wyszanowie, patrzę na pana Mariusza Dychto i bez jego głosu te uroczystości pewnie nie mogłyby się odbyć. Panie Mariuszu, zapraszam serdecznie. Pan profesor przybliży rys historyczny tamtych wydarzeń. W tym roku ze względu na pandemię ograniczę się do przemówienia dosłownie paru słów na temat wybuchu, kontekstu wybuchu II wojny światowej, dlaczego do niej w ogóle doszło i tak ogólnie przedstawię państwu historię kampanii wrześniowej 1939 roku, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście ziemi wieruszowskiej. Dlaczego doszło do wybuchu w ogóle II wojny światowej? Zaczęło się to praktycznie w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, kiedy do stolicy państwa sowieckiego przyleciał specjalnym samolotem minister spraw zagranicznych Joachim Ribbentrop. To był kolejny rozbiór Polski, to był czwarty rozbiór Polski. Tam podpisano pakt o nieagresji, ale najbardziej groźnym dokumentem był tajny protokół, który dotyczył właśnie tego czwartego rozbioru Polski. Hitler i Stalin dogadali się kosztem państwa polskiego. Być może do tej wojny by nie doszło też, gdyby nie gwarancje brytyjskie. Wybuch wojny miał nastąpić nie 1 września, ale 26 sierpnia. Brytyjczycy tuż przed wybuchem wojny dali Polakom gwarancję. Dokładnie 25 sierpnia. Dlatego też Hitler przesunął termin ataku na 1 września 1939 roku. Praktycznie przez wiele lat w historii nauczano, że atak na Westerplatte rozpoczął II wojnę światową. Tak naprawdę pisałem o tym już w 1998 roku w swojej pracy magisterskiej dotyczącej ziemi wieruszowskiej w latach 1939-1947, że atak na Wieluń był początkiem, bombowy atak na Wieluń był początkiem wybuchu II wojny światowej. Dosłownie to było parę minut, ale prawda historyczna jest jedna. Atak na Wieluń zapoczątkował II wojnę światową. Westerplatte to symbol. 7 dni załoga pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego odpierała przeważające siły niemieckie. Dysproporcja sił była olbrzymia. Możemy powiedzieć, że to też takie polskie Termopile. Major Sucharski miał bronić się 12 godzin, bronił się 7 dni. To jest bohaterstwo żołnierza polskiego. My nie mieliśmy szans w 1939 roku. Niemcy będą Wyszanowie 1 września. Przecież Wieruszów znajdował się w bliskim sąsiedztwie granicy niemieckiej. Przecież Supia Kołosycowa to była granica. Piaski, Gola na południe od Wieruszowa, dosłownie 20 km, to była granica niemiecka na Prośnie. Także, żeby znaleźć się, Wyszanowie, siłom niemieckim nie potrzeba było dużo czasu. Zwłaszcza, że była to kampania prowadzona nową metodą walki, Blitzkriegiem. W zasadzie to już w I wojnie światowej generał Schlieffen opracował plan Blitzkriegu, ale on się nie udał na zachodnim froncie. Hitler jakby to powtórzył, a więc to było uderzenie masywne w kilku punktach, okrążenie sił polskich i odwrót. Także żołnierze niemieccy znaleźli się w wioskach powiatu, wtedy jeszcze nie powiatu, bo Wieruszów należał do powiatu wieluńskiego, znaleźli się w pierwszych w zasadzie godzinach 1 września i rozpoczęła się masowa eksterminacja. Zarówno Hitler, jak i Stalin mieli na celu wymordowanie elit narodu polskiego, dlatego to nie było jakieś przypadkowe mordowanie. Wybierano tych, którzy byli dla państwa niemieckiego czy państwa sowieckiego w przyszłości zagrożeniem. Wyszanów też poniósł jakby karę może za to, że w 1918 roku rozbrojano tu żołnierzy niemieckich, że zawsze był polski, w związku z tym trzeba było dać przykład i przestraszyć ludność cywilną, dlatego że pod wpływem tych mordów w okolicznych wioskach ludzie rzucili się do panicznej ucieczki, blokując drogi odwrotu Armii Polskiej. A tu ten odwrót odgrywał decydującą rolę, ponieważ siły polskie były otaczane przez zagony niemieckie i dostawały się w ten sposób do niewoli. I to jest ważne, że pamiętamy o tych ofiarach. Pamiętamy o ofiarach września 1939 roku, nie tylko w Wyszanowie, ale również w Torzeńcu, w Wieruszowie. Dzięki panu burmistrzowi została wmurowana tablica upamiętniająca krwawą niedzielę w Wieruszowie, bo również w Wieruszowie były potężne straty zadane ludności cywilnej. Niemcy mordowali wszędzie, w każdej wiosce był zabity cywil, nie żołnierze, cywil. Strzelano do ludzi w polu, strzelano do kobiet poruszających się drogami czy stojących przed budynkami domów.
Także była to masowa eksterminacja narodu polskiego. My ponieśliśmy w II wojnie światowej największe straty. 6 milionów ludzi. 6 milionów ludzi, procentowo najwięcej na całym świecie. Nie Rosjanie, nie Niemcy, to właśnie Polacy ponieśli największe straty. Próbuje nam się w tej chwili odbierać historię prawdziwą. Mówi się o polskich obozach zagłady, o polskich obozach śmierci, zwłaszcza Niemcy. To jakby w ostatnich latach jakby tą sprawę nagłaśniają. Prawda jest jedna. To my ponieśliśmy największe straty. To my pierwsi postawiliśmy zaporę zarówno faszyzmowi, jak i komunizmowi. Wczoraj była rocznica sierpnia. To w Polsce tak naprawdę rozpoczął się rozpad systemu komunistycznego. I znowu próbuje nam się wmawiać, że mur berliński jest początkiem upadku komunizmu. Dlatego musimy dbać o historię. Musimy dbać i kształcić młodych ludzi, żeby właśnie ta historia była zapamiętana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Najsmutniejszym ze wszystkich miast.